Hotel Prima był miejscem, gdzie odbyło się w niedzielę niezwykłe wydarzenie artystyczne. Koncert charytatywny na rzecz podopiecznych Fundacji Benedyktyński Zakątek, bo o nim właśnie mowa, zgromadził zarówno szeroką publiczność, jak i znakomite grono wykonawców. Na scenie wystąpił zespół muzyczny Rozśpiewany Zakątek, zespół teatralny, aktorzy, amatorzy, tworzony przez wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy oraz zespoły wokalne Szwadron i Dywizjon. Wszystko, co robimy, robimy dla podopiecznych Fundacji Benedyktyński Zakątek. Tych naszych podopiecznych mamy coraz więcej, bo w tym momencie jest to prawie 200 dzieciaków z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami często towarzyszącymi, takimi jak spektrum autyzmu, czy jest to niepełnosprawność ruchowa, słuchowa czy wzrokowa, czy wszelkie inne po prostu choroby też, które towarzyszą naszym dzieciakom. Chcemy rozbudować nasz ogród sensoryczny, chcemy poszerzyć tu naszą infrastrukturę zewnętrzną. Wprawdzie mamy już plac zabaw, który jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, mamy boisko, ale chcemy rozszerzyć o ogród sensoryczny, stworzyć takie strefy w ogrodzie sensorycznym, które oddziaływałyby na poszczególne zmysły, na zmysł wzroku, czyli chcemy stworzyć strefę na przykład w kolorze białym, czyli kwiaty w kolorze białym, czy strefę w kolorze złotym, czyli no powiedzmy żółtym i tutaj różnego rodzaju kwiaty czy rośliny w kolorze żółtym, ale też chcemy stworzyć na przykład strefę muzyczną i zakupić różnego rodzaju instrumenty muzyczne. Mamy wspaniały zespół Rozśpiewany Zakątek, czy drugi zespół aktorzy, amatorzy, którzy odnoszą już wiele sukcesów, jeżdżą choćby do Opery Lubelskiej i tam występują. No i chciałbyśmy, żeby zagrali też na tych instrumentach na zewnątrz. Marzy mi się taki koncert, który no, byłby wspaniałą wizytówką benedyktyńskiego zakątka, a jednocześnie sprawiałby im też wielką radość. No, największą naszą dumą są nasi podopieczni. Mamy aż już dwa zespoły, zespół aktorzy, amatorzy, którzy wystąpią dzisiaj dla nas i Rozśpiewany Zakątek, który muzycznie utulą nasze zmysły i zobaczycie, jak oni właśnie na takich instrumentach, które funkcjonują w placówce, wydobywają z siebie dźwięki, mimo tego, że się nie komunikują z nami werbalnie, potrafią z nami zaśpiewać i utulić nasze uszy do takiej pięknej muzyki. Dlatego walczymy i na takie lepsze jutro i chcemy, żeby te instrumenty, które są na zewnątrz, były dla nas. Jest to nasze zespoły i nasze dzieciaki są dumą, tak? Jest to dla nich na pewno wiele trudu i wiele też satysfakcji, że oni dzisiaj z nami wystąpią. Przygotowali dla nas piosenki, przygotowali się już dużo wcześniej, mają stroje do tego przygotowane, więc są na tip-top medal zawsze przygotowani. Tradycyjnie, tak jak w tamtym roku zapoczątkował z nami zespół Dywizjon, to i w tym roku będą z nami gościli, ale rozszerzyli też o drugi zespół prowadzony przez pana Królikowskiego, zespół Szwadron. No pięknie się patrzy na młodzież w mundurach, tak, która pięknie tak stoi na baczność i w tamtym roku bardzo cieszyli się takim uznaniem. Przyszło do nas wiele gości, liczymy też na to, jak sami widzicie, tutaj już się wrzawa taka robi, schodzą się ludzie, ale oprócz tego, że wystąpią z nami zespoły, mamy liczne licytacje. Mamy ponad 150, prawie do 200 rzeczy, usług, voucherów, obrazów, rzeczy, które podarowali nam aniołowie dobroci. W programie przewidziano także aukcję dzieł sztuki, koncert i licytacje to okazja do wsparcia Fundacji Benedyktyński Zakątek w działaniach na rzecz podopiecznych. Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tworzeniu tego koncertu, zarówno zespołom tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Bardzo dużo osób jest zaangażowanych w tworzenie tego koncertu, ale też bardzo dziękujemy już teraz tym, którzy będą na koncercie i zechcą swoją cegiełkę dołożyć.